Zespół Pieśni i Tańca nie tylko jeździ po świecie, promując nasz rodzimy folklor za granicą, ale także zaprasza do nas podobne zespoły z innych krajów, by wspólnie dzielić się kulturą ludową. Właśnie z potrzeby takich spotkań zrodził się projekt Festiwal Kopalnia Folkloru, który rozrasta się z roku na rok. W tym roku festiwal to nie były tylko pokazy w Starej Kopalni, ale także wyjazdy do okolicznych miejscowości, promocja kultury ludowej w wykonaniu naszego wałbrzyskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz zaproszonych gości. My musimy folkować, nie tylko Wałbrzych, ale i całą aglomerację wałbrzyską. Stąd też międzynarodowy, trzeci już festiwal folkloru, Kopalnia Folkloru, odbywa się nie tylko w samym Wałbrzychu, nie tylko w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ale również i w Mieroszowie, w Walimiu, jak i w Szczawniezdroju. Dzisiaj dla nas jest dzień szczególny, bo ten koncert, który teraz trwa, jest jednocześnie podsumowaniem bardzo ciężkiej pracy, podsumowaniem całego roku artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych. Choć tegoroczna edycja już za nami, to jednak organizatorzy już planują kolejną. Jakie mają pomysły na rozwijanie tej imprezy? No przede wszystkim chcemy ludziom pokazywać, że folklorem można się bawić, że folklor jest kolorowy, że folklor jest radosny, że folklor nawiązuje do różnych tradycji, różnych zakątków naszego kraju, ale i także bardzo ciekawy, bardzo barwny jest folklor zagraniczny. Na pewno będziemy chcieli każdego roku zapraszać grupy z różnych rejonów Polski, grupy z zagranicy i na pewno będziemy chcieli również pokazywać się w innych miejscowościach, również poza Wałbrzychem. Oprócz Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych na festiwalu prezentowały się zaprzyjaźnione zespoły z Polski oraz jeden z Ukrainy.